tegorocznym koncercie drugiego festiwalu letnich koncertów kameralnych w gminie Brenna. Jak zapewne Państwo wiecie, organizowane od 2008 roku Wieczory Muzyczne Leśnicy nam się w zeszłym roku dzięki wsparciu gminy Brenna, Ośrodka Promocji Kultury i Sportu gminy Brenna nam się rozrosły. Już teraz mamy nieco więcej koncertów, mamy koncerty w zasadzie we wszystkich kościołach naszej gminy. No i w tej formule festiwal już jest w tym roku jako druga edycja tych letnich koncertów kameralnych. I to dzisiaj, jak Państwo wiecie, jest koncert inauguracyjny tej drugiej edycji. Bardzo serdecznie witam wykonawców, którzy przyjechali do nas dzisiaj z Wrocławia, a będą to i są to pani Joanna Zawadko, sopran. Witamy serdecznie. Oraz pan Łukasz Romanek, organista. Witamy. Drodzy Państwo, nim usłyszymy dźwięki muzyki, pragnę oczywiście poinformować, że festiwal ten odbywa się przede wszystkim dzięki wsparciu Ośrodka Promocji Kultury i Sportu gminy Brenna. Niezmiennie od lat i Wieczory Leśnicy, i te letnie koncerty kameralne. Za to wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również proboszczom wszystkich parafii rzymskokatolickich oraz proboszczowi parafii ewangelicko-augustowskiej Brenna Górki za życzliwość, za współpracę już nie od dziś. Witam bardzo serdecznie na naszym koncercie znamienitych gości. Witam przede wszystkim wójta gminy Brenna, pana Jerzego Pilcha. Witamy bardzo serdecznie. Witamy i dziękujemy za to wsparcie naszej idei nie od dziś, od wielu lat tych naszych działań koncertowych. Natomiast nie podziękowałem mediom. Pragnę podziękować za współpracę, za pomoc w nagłośnieniu tych naszych letnich koncertów kameralnych Niedzieli Bielsko-Żywieckiej oraz portalowi ox.pl. Bardzo za to dziękuję. Witamy również wszystkich Państwa, i tych z bliższa, i tych z tela, i tych przyjezdnych z daleka. Bardzo się cieszymy, że oprócz stałych twarzy co roku widzę jakieś nowe i bardzo mnie to cieszy.